Dokładnie w czwartek 20 kwietnia przypada 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego. Tego dnia odbędą się pierwsze uroczystości upamiętniające jednego z najważniejszych polityków przedwojennej Polski. Pierwszym akcentem będzie oficjalny apel na Placu Sejmu Śląskiego z udziałem Orkiestry Wojskowej i Kompanii Honorowej. Po tych krótkich oficjalnych uroczystościach wszyscy, mam nadzieję, zwrócimy uwagę na to, co będzie się działo w podcieniach Miasta Ogrodów, czyli krótki program artystyczny z udziałem Wojciecha Korfantego, w którego wcieli się świetny aktor Dariusz Niebudek. Zostanie tutaj przywitany przez grupę rekonstrukcyjną powstańców śląskich i wóz bojowy Korfanty. Rok 2023 został ogłoszony przez Sejmik Województwa Śląskiego rokiem Wojciecha Korfantego. Dlatego Instytut Myśli Polskiej przygotował wiele wydarzeń, żeby uczcić swojego patrona. To m.in. dwudniowa ogólnopolska konferencja naukowa Wojciech Korfanty Ślązak, Polak, Europejczyk, konkurs pod tytułem Fundusz Korfantowski oraz wycieczki miejskie śladami Wojciecha Korfantego. W tym roku mają się ukazać 4 publikacje naukowe i programy edukacyjne. Dla mnie bardzo bliski jest materiał dydaktyczny. To są ścieżki korfantowskie, które zostały przygotowane z myślą właśnie o nauczycielach. Nauczycielach, którzy zajmują się regionalizmem, zajmują się historią. Przygotowaliśmy taki materiał skierowany dla przedszkolaków, szkół podstawowych i liceum, gdzie chcemy inaczej uczyć o tej historii współczesnej. Choć Wojciech Korfanty znany był na całym świecie i był jedną z najważniejszych postaci śląskiej i polskiej polityki pierwszej połowy XIX wieku, to w niektórych środowiskach wzbudza kontrowersje. Z jednej strony był to polityk bezkompromisowy, znany z grafiki jego temperamentu, znany z wybuchowego charakteru, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że on był świetnym dyplomatą. Sam nie był do końca zwolennikiem wybuchu trzeciego powstania. Wiemy to samych z jego przemyśleń, dlatego że był już w tamtym okresie, ten Korfanty lat 20. Korfanty okresu plebiscytowego, Korfanty okresu powstańczego, był człowiekiem, który już myślał o dyplomacji. Celem obchodów 150-lecia urodzin Wojciecha Korfantego jest nie tylko przypomnienie tej postaci Ślązakom, ale również mieszkańcom innych części Polski. Stąd m.in. rajza z Korfantym, która zostanie zorganizowana w Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu.